12 marca wspominamy błogosławionego Rutilio Grande Garcia, prezbitera i męczennika. Rutilio urodził się 5 lipca 1928 roku w Salwadorze. Jego ojciec był burmistrzem i przedsiębiorcą. On natomiast był najmłodszym z 7 dzieci. Gdy miał 4 lata, zmarła jego matka, dlatego wychowywała go babka ze strony matki. To ona wprowadziła go w życie chrześcijańskie i dzięki niej odkrył w sobie powołanie kapłańskie. Rutilio początkowo przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium diecezjalnym, ale po 4 latach wstąpił do zakonu księży jezuitów. Po studiach w Ekwadorze i Panamie w wieku 31 lat przyjął święcenie kapłańskie. Kontynuował naukę jeszcze w Belgii i Hiszpanii. Po powrocie do Salwadoru skierowano go do pracy w seminarium. Od 1967 roku Rutilio zaprzyjaźnił się z księdzem Oscarem Romero, późniejszym biskupem i męczennikiem. W 1972 roku podjął pracę jako proboszcz. Stawał w obronie ubogich i zepchniętych na margines życia społecznego, a także wyzyskiwanych przez wojsko i sprawujących władzę. Rutilio zachęcał wiernych do aktywnego udziału w życiu parafialnym, organizował dla nich spotkania formacyjne. Jego działania nie były dobrze przyjęte przez część duchowieństwa, a zwłaszcza nie były akceptowane przez miejscową władzę. 13 lutego 1977 roku Rutilio wygłosił kazanie, w czasie którego stanął w obronie kolumbijskiego księdza Mario Bernala Londonio, wydalonego przez rząd za to, że angażował się społecznie. Tym jeszcze bardziej rozsierdził niesprzyjające mu władzę. Niespełna miesiąc później, 12 marca 1977 roku, gdy Rutilio jechał do kościoła, w którym miał odprawiać mszę świętą, jego samochód został ostrzelany przez członków szwadronów śmierci. Miał niespełna 49 lat, a wraz z nim zginęli jeszcze 2 mężczyźni. Rutilio Grande Garcia został beatyfikowany 22 stycznia 2022 roku. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Rutilio aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.